No, to pięknie. Równo dokładnie. Siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. Ale wreszcie było coś z moich czasów. No, widzę właśnie, że się odpaliłeś tutaj na sam koniec. Witajcie w piłkarskiej burzy mózgów. Ja nazywam się Tomek Witas i co tydzień razem z wami sprawdzam wiedzę i pamięć z piłki reprezentacyjnej. A dzisiaj razem z nami duet szczególnie lubiany. My się lubimy. Piotr Glamowski, Marcin Rosłoń. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Kończycie tę serię. Jak wam z tym? Myślałem, że już zamykamy tabelę, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jak nam? No dobrze, no tak, co zrobić? No ktoś musiał uzupełnić tę stawkę. Oglądaliście poprzednie odcinki? Tak, oglądaliśmy kilka. Oczywiście, wszystkie, tak. Oddechy do dechy. Już nie będzie tam tych pytań. Szkoda. Najtrudniejsze na koniec. Poza wszystkimi prymusami, oglądamy tych, którzy są w naszym zasięgu. Rozumiem. Przede wszystkim. Słuchajcie, możemy zerknąć na tabelę, od tego sobie zacznijmy, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj 7 odcinek, wy na razie na ostatnim miejscu. Oczywiście na pierwszym nadal niezmiennie duet Kaczmarczyk-Mitrut 5,55-145, to co tydzień robi na mnie wrażenie, no ale także drugie miejsce robi na mnie wrażenie, no bo też tam zdobyty komplet punktów. No to my tak gdzie celujemy? Szałkę zrzucić z podium i skrzynię? Nie, to ciężary, ale myślę, że tak, wtedy stówę chyba przebiliśmy. Przebiliśmy na pewno. Przebiliśmy na pewno, więc ja myślę, że przebicie stówy to jest taki cel. Okej, dobra. Nawet godnie, nie minimum. Godnie to wygląda, cel, nie? To jest nasz cel. Ale trochę narzuciłeś sobie presję, bo nie wiem, czy widziałeś odcinek z poprzedniego tygodnia, gdzie wszyscy trzej byliśmy ubrani w koszulki reprezentacji Polski. Nie przyniosło to szczęścia duetowi. Ta jest szczęśliwa. Dostałem ją wiele lat temu, ponad 12 od Łukasza Piszczka, meczówka i do tej pory jeszcze się trzyma, chociaż już się pruje trochę od kleja po częstym praniu. Ale widać, że używano. Ale używano. Ale masz przynajmniej czerwony pasek, nie tak jak Bugi, pozdrawiamy Bugiego, może już tam sobie dokleił na nowo. Z kolei Glamo, trafiłeś jeszcze tak na tę szczególnie wyczekiwaną przez ludzi koszulkę, której mi na przykład nie udało się zdobyć. Włoski Związek Piłki Nożnej polecam. Nie wiem, czy coś jeszcze zostało, właśnie... ale coś na pewno. Spodenki na przykład chyba zostały z tego, co wiem, ale tak, ja czekałem na ten moment, kiedy one będą dostępne, bo jak tylko zobaczyłem, to od razu trzeba było dziabnąć i się udało. Jeszcze niemieckie chyba są takie, czarne z też barwami Niemiec, ale ja jednak dobrze. Po włosku. Dobrze, to wygląda. Dobrze wygląda. Ja na sobie nietypowa koszulka, prezent od kolegi, Tajlandia, takie właśnie. Troszkę inaczej poszedłem dzisiaj. Egzotyka. Tak jest. Pytanie z poprzedniego odcinka. Jeszcze zerknijmy sobie na to, rozstrzygnijmy tę kwestię. Która reprezentacja grała najczęściej w meczach finałowych Mistrzostw Europy? W meczach finałowych? Chodzi o same finały. Same finały. Tak. Hiszpania, Włochy, Rosja czy Niemcy? Co byście wy tutaj obstawiali? Niemcy? Poczekaj, zastanówmy się. Najczęściej grała w meczach finałowych. Najczęściej. Czyli w finale po prostu. W finale. Włącznie z tym? Nie. Nie. Niemcy albo Hiszpania, nie sądzę, żeby z Włosi albo ten. Niemcy, 8-8, Związek Radziecki. Ja bym postawił na Związek Radziecki. O kurde. Tak? Mhm. No bo wygrali, raz wygrali, nie? No ale nie wiem, tak rzucam. No, postawiłbym na Związek Radziecki. A, na Hiszpanów jednak. Bo do momentu, do 92 roku grali regularnie. A nie, dobra. Pierwsza moja myśl to były Niemcy, więc Niemcy. Dobra, to zobaczmy, przekonajmy się, jak jest naprawdę. Włochy. Jest tam dobry strzał, Niemcy. Bo to faktycznie Niemcy. Brawo. Sześciokrotnie. I to się liczy już, tak? Rozumiem. Tak, oczywiście. 40 punktów już? Sześciokrotnie tak? Grali w finałach Euro. 3 wygrali. Hiszpanie w sumie już teraz 5-krotnie. 4 wygrane. Włosi 4 razy 2 wygrane. Rosja 4 razy 1 wygrana. To co? Teraz już tylko zasada, a później losujemy i startujemy. Przed rozpoczęciem gry uczestnicy losują zestaw pytań. Quiz składa się z dwóch części. Pierwsza to 9 zagadnień z piłki reprezentacyjnej, kryjących się pod 10 kafelkami. Druga to reprezentacyjny skład. Łącznie 10 zagadek i 10 minut na ich rozwiązanie. Pytania od 1 do 9 warte są po 10 punktów. W uzupełnieniu składu każde nazwisko daje 5 oczek. Łącznie można zdobyć 145. O miejscu w tabeli decyduje także czas. Dwa razy w trakcie gry uczestnicy kręcą kołem z szansami, ale i pułapkami. Muszą to zrobić do 9 pytania. No to w takim razie zapraszam do losowania. Łatwe. Losuj. Dawaj. Wylosowałeś... Jakie szlikowo tak. Spania! Ostatni odcinek, a zestaw numer 1. Zatem poprosimy właśnie o ten zestaw. A ja tradycyjnie pytam, czy już teraz kręcimy kołem.
Nie, po pierwszym sobie pytaniu. Tak, po pierwszym. Tak, ta strategia poprzedniego udziału w quizie była naprawdę czekaj, taka nie, nie odkładaj, bo to jeszcze tam. Słuchajcie, widzę, że już mamy przygotowane kafelki od 1 do 10. Jedno pytanie będzie niewykorzystane, chyba że oczywiście będzie zamiana pytania, no to wtedy wiadomo. Siódemeczkę na początek, szczęśliwy numer. Pasuje. Poprosimy siódemeczkę, też sobie odwijam, wszystko mam. Poprosimy. Kto został wybrany MVP Mistrzostw Świata 2010 przez FIFA? Thomas Müller. Wesley Sneijder. Dawid Villa, Thomas Müller czy Diego Forlan? Sneijder. Jednak zmiana zdania? Sneijder. A, bo ja tylko podpowiem, że panowie sobie postawili za cel, że jeszcze przed będą rzucać swoimi sugestiami, ale to nie będzie wiążące ostateczne odpowiedź. Ale poczekaj, 2010... Tylko zegar musimy jeszcze puścić, tak, bo 2010. Widziałem, że na chwilkę się zatrzymał. Nie ma żadnego Hiszpan, ale nie, wiesz co, tak jak wydaje mi się, że tym tropem trzeba iść, którym teraz, że jakiś Hiszpan, bo Hiszpania wygrała, no. To, że Dawid Villa. Dawid Villa. Dawid Villa, a królem strzelców w 2010 roku. No dobra, Dawid Villa. Nie. Dawid Villa. Potwierdzamy, tak? Potwierdzamy. To teraz ten zegar już możemy zatrzymać. 9:28. Dawid Villa. Faktycznie Hiszpania wygrała tamten mundial. Ale nie została. Ale pytanie, kto był najlepszym piłkarzem tego turnieju? Diego Forlan. Faktycznie był w dobrej formie. No był dobry, ale... No dobra, ale kierunek... Słuchaj, wymieniłem wszystkich, tak. Tomasa Müllera, Sneijdera. Diego Forlan nie. Forlan był na pierwszym miejscu, na drugim Wesley Sneijder, na trzecim był Dawid Villa, królem strzelców oczywiście Thomas Müller i każdy z nich miał po 5 goli, ale Müller miał 3 asysty i to on wtedy zdobył tę nagrodę. No dobra, na musiku kręcić. Kręcimy? Kręć. Dobrze. No i proszę, jest plus 15 sekund. Niewiele nam to pomoże, ale od przygotowania jakiś bonus. Zatem wracamy do naszych kafelków. Siódmego już nie ma, to teraz piąteczka. Kto był selekcjonerem reprezentacji Anglii, kiedy ta przegrała awans na Euro 2008? Fabio Capello, Steve McLaren, Roy Hodgson czy Sven-Goran Eriksson? Roy Hodgson, nie. Sven-Goran Eriksson był... No widzisz, tutaj powinniśmy się skoncentrować, ale przemiel to teraz wszystko. Ja tylko podkręcę, że panowie tutaj się fascynują na co dzień ligą angielską, angielską piłką. To prawda. Steve McLaren. Tym, ale... Pasuje mi Steve McLaren, ale... Kto był selekcjonerem reprezentacji Anglii, kiedy ta przegrała awans na Euro 2008? A pamiętacie z kim? Był ten mecz? Wiem, że przegrała. Ale... A Capello? Awans na Euro 2008. Ze Szwecją? Nie. Nie wiem, czy to nie będzie za duża podpowiedź, jeśli ja to teraz powiem, ale po odpowiedzi chętnie przypomnę. 2008. Czekaj, 2004. No słuchaj. Fabio Capello wydaje mi się, że nie. Zastanawiam się, Steve McLaren czy Sven-Goran Eriksson? Moim zdaniem Sven-Goran Eriksson już nie było. To jest 2008. Sven-Goran Eriksson prowadził Anglię w drugim. Tak? No to strzelamy. Ja mówię Steve McLaren. Ja mówię Capello. Tak? No tak mi się wydaje, że Capello, chociaż Capello. No Capello, ale... No bo był... Moim zdaniem Capello. Ale nie wiem, nie upieram się. Steve McLaren? A Steve McLaren nie był takim, wiesz, gaszącym pożary, czy był takim pierwszym? Nie jestem w stanie teraz tego szybko odwinąć i poodkładać, zastanowić się. Ponad 2 minuty za nami. Właśnie, 2 minuty, żebyśmy nie stracili tutaj za dużo czasu. No to dobra, to... Papierkami. Co? Za kim? Ja Capello, jak wygram, a ty Steve McLaren, tak? Stawiasz. Dobra, to zróbmy tak, że to jest Fabio Capello i już. Dobra. Jedziemy. Trudno. Zatrzymujemy zegar. 7:42. Ja wam powiem tyle.
dryfowaliście przy dobrej opcji. Ale odeszliście. Ale pytanie, jaką opcję wybraliście ostatecznie? Czysty McLaren. Panowie, Steve McLaren. Capello, kiedy był? Wyglądało to tak, że najpierw był oczywiście Ericsson od 2001 do 2006. Po tym właśnie mundialu był Steve McLaren do listopada 2007 później był Fabio Capello, przegrany tak baraż z Chorwacją. Po przyszedł angielski i potem był... Jeśli dobrze pamiętam, 2-3 przegrali z Chorwacją, potrzebowali remisu, żeby awansować. 2-3 tak, z Chorwacją i tam... A z kim był ten mecz? Z kim oni przegrali? Z Chorwacją. Z Chorwacją. 2-3, tak, na Wembley. Tak 7,42. No i pytania co? Za musimy od 1... 20 punktów w plecy. Musimy od 1 ale do... plus 15 sekund i to nas cieszy, to jest sukces. 1. A z te sekundy, które zostają, przekładają się na punkty, tak? Nie. Spokojnie. Niestety nie. Ale jedynka. Ale my poprosimy pytanie numer 1. Jedziemy dalej. Być może teraz ten worek z punktami się rozwiąże. W ilu miastach było rozgrywane Euro 2020? 9, 10, 11 czy 12? No 10 chyba. No bo 10 jest taki format. No nie wiem, czy to miało znaczenie, że taki format, czy był, ale nie przypomnimy sobie tych miast, więc to jest prawda. 10 chyba. No teraz jest 10. Teraz było 10, nie? Teraz było 10. Wydaje mi się, że Grzesiu wymieniał 10, tak? Mogło tak być. A Grzesiu miał tak? Pytanie. Tak mi się wydaje, że to na nich trafiło wtedy. Ale to o teraz? O ostatnie euro. Ostatnie tak, euro. Tak. No ale to był 2020. Jeden, tak, praktycznie. I wiesz, i to był inny format, więc mogli dać na przykład więcej. No mógł być tak, mogło być więcej zdecydowanie, bo format był dość nietypowy, trzeba przyznać. Że... Mniej niż 7 to minut. Musimy tutaj strzelać, bo teraz drugi nie ma. Dobra, to ja mówię 11. Ciekawy strzał. Tak. Zaznaczamy 11. 6,53. Myślę, że każdy byłby ciekawy. Słuchajcie, na tym samym poziomie. Bo ciekawostka jest taka dla młodszych widzów, że ten oto pan Marcin Rosłoń kiedyś był piłkarzem. No i strzelał różne strzały miał. Jedenastki też wykonywałem. Też wykonywał. Tak? Tak. No i pytanie, czy ten strzał teraz był celny? Na Steve'a McLarena dałem się przekabacić na Capello. Brawo! No widać, że był piłkarzem, tak? Widać tutaj, dobra, że jednak dobrze ułożył. Steve'a McLarena, szkoda. Słuchajcie, 11. Ślizgiem, ale w ślizgiem. Ale najważniejsze, że w sieci. Ale mam 10 punktów. Więc... Jest, no i dobrze. 11 miast. Było tak, że Bilbao i Dublin na początku też miały, ale odebrano, bo tam wiadomo, te covidowe, wszystkie rzeczy dookoła. No bo COVID był. Tak. Sevilla dostała mecze od Bilbao, a mecze z Dublina przeniesiono do Petersburga i Londynu. Nie będę miast wymieniał, no ale łącznie 11. 11. No, i 10 dobra punktów. Nasza. Na waszym koncie jest koło jeszcze raz do użycia. Nie powiem, że to jakaś, wiesz, jest rehabilitacja za Steve'a McLarena, ale lepiej mieć 10 niż dalej. Dalej, dwójeczka. Jedziemy dwójka. Jedziemy po kolei. W takim razie 6,53. A to już mamy dołożone 15 sekund, czy... Tak. Od razu się podbiło? Tak. Dobrze, bo chciałem zweryfikować. Czy możemy cofnąć? Nie, przepraszam, do tego momentu. Chciałem zobaczyć. Odwiniesz sobie później na tym, wiesz, na premierze. No, trzeba pilnować. Na stadionie w którym mieście Polska podejmowała Szwajcarię w 1/8 finału Euro 2016? I to Polska podejmowała, czyli była, zobacz. W Marsylii, w Nicei, w Paryżu, czy Saint-Denis, czy w Saint-Étienne. Mógłbym wymienić nazwy stadionów, ale myślę, że łatwiej będzie, w którym mieście. Paryż nie. Paryż nie. Bo to był ten. Ja bym... Pierwsze, co pomyślałem, jak ten, to był albo Marsylia, albo Saint-Étienne. Natomiast... Może też być Nicea, nie. Albo to, nie. Albo tamto. Nie mam takiego pierwszego skojarzenia, że ten mecz odbył się na tym stadionie, że w tym mieście. Czy jak sobie myślę o tym meczu ze Szwajcarią, to pamiętam główkę Derdioka i parady Fabiana i to wszystko, ale nie pamiętam wyjęcie rzutu wolnego z winkla i puszczoną przewrotę, ale... Ja bym dał. Patrzę na ten stadion, tak w sensie jak sobie przypominam, te gole i tak dalej. Blarni lewer. Blarni lewer.
Nulandry. Saint-Étienne. Dobra, to Saint-Étienne nie kombinujmy. Nie komplikujmy. 5:54. Tak nam się zegar zatrzymał. Mówicie, że Saint-Étienne. Polska, Szwajcaria. 2016. Gdzie był ten mecz? Brawo. Właśnie tam. Szanowni. Tutaj widzę, że wyszło to doświadczenie z komentowania Ligi Francuskiej. Gdzieś tam stadion się obił. Tak. Wiesz co, akurat Saint-Étienne spadło, jak zacząłem. To mówię. Ale bardzo duży ośrodek piłkarski, bardzo duży klub. Zresztą mają chyba 10 tytułów mistrza Francji. Tak. Ale tak nie umiałem przypiąć, żeby jednym sukces reprezentacji Polski na stadionie w Saint-Étienne, żebym miał to wymieniać ciurkiem i tak. A z Portugalią gdzie graliśmy? W Marsylii. No i to jest takie pamiętane. Łatwiej zapamiętać, tak. W Nicei graliśmy z Irlandią Północną, w Paryżu graliśmy z Niemcami. Okay. No dobra. Nie, jest do przodu. Ja wtedy byłem w Marsylii na meczu z Ukrainą, potem byłem, siedziałem w Nicei jeszcze jakiś czas i jakoś tak mi się... W areszcie, tak? Nie. Przed tymi przykrymi wydarzeniami uciekłem. Cztery pytania za nami, skuteczność trójeczkę. Na razie 50%. Tak. Po kolei, tak? Po kolei. Tak, już nie ma co komplikować. Wiesz, za ciosem, bo jakoś jak zaskoczyło, to kontynuujmy. Kto jest rekordzistą pod względem zdobytych bramek w reprezentacji Urugwaju? Luis Suarez, Edinson Cavani, Sebastian Abreu czy Diego Forlan? Drugi raz nam się pojawia dzisiaj to nazwisko. Ja bym wybierał między... Aż spadłem. Edinsonem Cavanim. Cavani też grał na skrzydle trochę, nie? Ja tu Diego Forlan. Nie wyczaruję. Diego Forlan? Uważasz? No może Luis Suarez tyle grał. Dłużej niż oni wszyscy, ale czy napukał tyle bramek, żeby być rekordzistą? Strzelaj ty, bo ja wiesz, jak strzelam, to... No nie, ta twoja pierwsza myśl była Diego Forlan? Nie miałem pierwszej myśli. Rekordzistą zdobytych bramek w reprezentacji Urugwaju. Czy Luis Suarez? Luis Suarez, no oczywiście może to być ostatecznie Sebastian Abreu, ale wiesz, no tutaj trochę błądzimy, no więc nie ma chyba co meandrować i trzeba kogoś wytypować. Ja nie mam punktów odniesienia, wiesz, no nie umiem powiedzieć. No Diego Forlan jednak w reprezentacji Urugwaju stukał i stukał, nie? Grał długo. No to Diego Forlan. Diego Forlan. Diego Forlan, 4:51, dużo ponad połowa czasu tylko, już za dwa nami. Razy, wiesz, że dwa razy Diego Forlan w jednym właśnie quizie. Dlatego ja, dlatego tak, że może tak być, ale wydaje mi się, że to mogło być troszeczkę naciągane. Zobaczmy. Ktoś by zaczął, taka sama odpowiedź, po co dawać takie pytanie, ale spróbujmy. Luis Suarez. Ale trzeba zakręcić. Nie, ale przede wszystkim traktujemy to jako takie 10 punktów w głowie. Tak, 5 punktów. 5 punktów w głowie. Właśnie, Luis Suarez. Zobaczmy sobie, co wypadnie tym razem. A jakie tam są różnice bramkowe? To wiadomo? Plus 15 sekund. Także no dzisiaj dostajecie szansę od losu, słuchajcie, żeby ten skład jeszcze wymienić cały. Dobra. Jeśli chodzi o bramki, Suarez 69, Cavani 58, Forlan 36, no właśnie, to jest duża różnica. Abreu 26. 5-0. Luis Suarez, dlatego wiesz, wydaje mi się, że dłużej grał, że więcej tych meczów było, że późniejsze czasy i... No, to brak zdecydowania. Spoko. Wracamy do ekranu skład startowego. Ile jeszcze mamy tych pytań? Cztery. Czyli jeszcze możemy... jeszcze stówkę jeszcze mamy w zasięgu, tak? 105 możemy maksymalnie. 60 plus 55. 105 tak, maksymalnie. Tak. No dobra, ale to trzeba być bezbłędny. Jedziemy. Czwórka. Czwórka. Poprosimy. Z kim reprezentacja Polski wygrywała najczęściej w historii? Łotwa, Turcja, Finlandia czy Norwegia? No, to jest pytanie z kategorii trudne. Najczęściej z Finlandią to z kim ma najwięcej zwycięstw? Może tak. Leo Benhaker 1-3, więc nie wiem czy najczęściej. No, z Łotwą Zibi na stadionie Legii. No właśnie. Dobra, ale wiesz co? Ja bym łatwo odrzucił. Ja też. Ale z kim najczęściej? Bo to wiesz, w tym pytaniu mogła grać
z każdym po niewiele razy, ale z kimś wygrać o jeden raz więcej od kogoś innego. Na pewno tutaj są drużyny top 4, z którymi faktycznie wygrywała najczęściej. Nie ma tak, że ktoś jeszcze oprócz nich był wyżej. A ile tych zwycięstw było? No to niewiele pomoże, ale możesz rzucić. No, czy to nie, jest... nie pomoże. No dobra, ponad 30. Ponad 30? Z tą jedną. Nie powiem, jakie są różnice. Okej, okay, no właśnie, no tak, to tak, ale ponad z tą jedną ponad 30. Przepraszam, nie, ponad, yeah. Ponad 30 było meczów. O, no tak, bo, no, no, nie, to było meczów, a wygranych było trochę mniej. O, może tak. Okej. Okay. Ja tak przeczytałem na szybko. Norwegia? Ponad 30 meczów, a... No eliminacje głównie, nie? To wiesz. Norwegia, bo Turcja tak. Bywała mocna, bywała poza zasięgiem, Norwegia eliminacje, Finlandia to nie było chyba tak aż często, że ponad 30 meczów z Finlandią. Wiesz, tylko, że to jakieś czasy oczywiście, historia, no jakieś lata historia, no, 50., 60., 70., no ale tych meczów no, ale to nie było. Norwegia. Norwegia! Norwegia, zatrzymujemy czas, tak patrzę na ten zegar z uśmiechem, bo jest 3:41. A właśnie, musimy szybko. Taktykę tak. Macie szybko? Na razie taką... No, mocna analiza. Wakacyjną. Wakacyjną, że siedzimy, gadamy, nic się nie tak, dzieje. Tak, tak, tak. A, jeszcze skład. Mówicie, że Norwegia. No to patrzymy, czy to faktycznie Norwegia. Finlandia. Jej w ogóle nie braliście pod uwagę. No tak, ale Skandynawowie, no to znowu dobry kierunek. 31 meczów. Finlandia nie Skandynawia. No nie Skandynawia, no ale taka... 31 meczów przeciwko dobra, Finlandii, w tym 20 wygranych. Ten pułap musimy sobie trochę obniżyć, tam 50 punktów, nie? Chyba teraz trzeba zrobić. Teraz tak. Norwegia 19 meczów, 12 wygranych, Turcja 18 meczów, 12 wygranych, Łotwa 16 meczów i także 12 wygranych. No ciekawe, no, to nigdy bym tak historycznie nie pomyślał. No ale jest, mamy w głowie. Tak. No, szóstka. To teraz podkręcamy tempo. Po 20 szósteczka. Sekund na odpowiedź i zostaje no właśnie, nam reszta. Właśnie, właśnie, właśnie. To jest też to, nie? 3 pytania, 3, 41, tak? Dobra. 3 stąd i skład. No, no to 20 sekund. Ostatnio skład pocisnąłeś w ile? W 15. 15 sekund, sekund. Ale, a to rozumiem, że to jest ta taktyka. Teraz okay, nam się trafi okay. Jakiś rzeczywiście wspólnota niepodległych państw tak. Kontra ktoś tam. No, no dobra. Szósteczkę. Szósteczka. Bo to Grzesiu po komutersku dostał. No, to był selekcjonerem reprezentacji Polski w debiutanckim Franciszek meczu Smuda. Wojciecha Smuda. Szczęsnego. Stop the count. No to wyświetlamy i jeśli tak faktycznie, to zaznaczamy Franciszek Smuda. Zatrzymujemy zegar. Z Finlandią. Nie, z Kanadą. Z Kanadą, z Kanadą. Z Kanadą. No i proszę. Sprawdźmy. Postanowiliśmy włączyć tryb oszczędzania bardzo, czasu bardzo. I dlatego... I ale dlatego... widzicie? Może jest tak, że czym więcej analizujecie, no tak, tym tak. Tam nie, trudny, no, znaczy myślę, że to nie chodzi o analizę, chodzi o wiedzę. Jak wiesz, to od razu. Słuchaj. Jak nie wiesz, to analizujesz. Faktycznie był to mecz z Kanadą, 18 listopada 2009. W drugiej połowie Wojciech Szczęsny wszedł za Tomasza Kuszczaka. W Bydgoszcz. Byłem prawdopodobnie. Byłem na tym meczu. Tak? No, no i widzisz, piękna historia. Dobrze trafiło. Dobra, 30 punktów. To już nie ma wstydu. Jeszcze może być 50, później jeszcze 55. No wie, ale wiesz co, jak już sobie analizowaliśmy, ile może być, to może być 145, a już wiadomo, że nie będzie. Dlatego skupmy się na pytaniu numer 8. Rozumiem. Tak jest. I na oszczędzaniu czasu. Rozumiem. Poprosimy. 3:41. Ile drużyn narodowych prowadził Henryk Kasperczak? 7, 6, 5 czy 4? Dobra, no trzeba strzelić. No trzeba strzelić. 4? Nie ma co kombinować. 4, 5? No ja strzeliłem 11, to może strzelę... Wahałbym się między 5 a 6, ale nie umiem ich wymienić, więc możemy sobie tutaj no to, komplikować życie. 5. 5. Zegar zatrzymany. Celność strzałów. No uwaga. Proszę bardzo. Bardzo dobra. Bardzo dobra. 5, nie potraficie ich wymienić, więc zrobię to ja. Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Maroko, Mali. A widzicie, przepraszam, ja chyba błąd zrobiłem. Mały VAR musimy zrobić w takim razie, proszę. Bo napisałem sobie dwa razy Tunezja, ale wydaje mi się, że tych drużyn było 5, natomiast sprawdzimy to. Dobrze. Po to mamy znaczy, internet. Teraz to już wiesz, to już się teraz liczy, już pobite garę, nowe pytanie poprosimy. Tak, tak jest, tak, siak, ustawiliście 5, ale ja się tak, tylko upewnię. Ja się tylko upewnię, bo mogłem sobie coś źle napisać. Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Maroko, Mali, Senegal. Wszystko się zgadza. Senegal na pewno. Więc ja sobie tylko w notatkach nakręciłem. Tak, Tunezja, to ja wiedziałem od razu. No, no tak, ale nie wymieniłbym 5. Nie wymieniłbym 5. Mali, tak? Było jeszcze Mali. Jeszcze, tak, Mali bym też nie wyczarował. Tunezja i Mali po dwa razy. Dziewiąte.
9, tak, jednoznacznie. Jedziemy. Rozumiem. Aha, bo może być 10. Może być albo 9, albo 10. No, to jest co? Ten moment. Bo już pozycja numer 9 czy 10? No, wiesz co, 10 widzi więcej, lepsze nazwiska w historii futbolu. To też. Ale 9, no też. No, skuteczne nie ma, też wstydu nie ma. No. Nie wiem, czy stawiamy na skuteczność, czy to się nie widzi. Czas na szczęście, byśmy przegrali wszystkie szanse na sukces. Nie, po kolei, 9. To 9. No to 9. A 10 poznamy, czy to dla widzów? Poznamy. Tak? No, poznamy, okay, na sam koniec, no, oczywiście, i też od razu rozstrzygniemy, bo ostatni odcinek. Tymczasem pytanie numer 9 i z kafelka, i w kolejności. Kto jest najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski? Włodzimierz Lubański. Zaznaczamy. Włodzimierz Lubański. Nie widzę sprzeciwu po stronie. Ja właśnie nie. Chciałem się Kosoła jeszcze skoncentrować. Kozłowski było... euro. Czy tak, czy, Kozłowski ale... euro. Czyli puszczamy zegar jeszcze, nie panowie? Było... Nie, Lubański. Lubański nie, jeszcze puśćmy zegar. Nie, na 100%. Nie, puśćmy na chwilę. Puszczamy zegar w takim razie, na... bo taki tak w sumie się jeszcze popisać, bym... Żeby jeszcze bym wam uciął 5 sekund dodatkowo. To tak trzeba ograć, no, i tak dalej. A, Włodzimierz Lubański, tak. Zastanawiałem się z Saganem. Ale, Sagan też ale mógł, nie? Tak. Nie, Lubański nas to prowadzi. Włodzimierz 16 Lubański lat. Dobrze, tak, na początku wam ukradliśmy kilka sekund z tego, co widziałem. Za późno zatrzymaliśmy zegar. Teraz to wy ukradliście nam trochę sekund, więc się wyrównało. 3.16 zostaje wam na skład. Mówicie, że Włodzimierz Lubański. Tak po prostu. Popatrzmy. Brawo. Włodzimierz Lubański. No to ile miał lat? 16 lat i rzucam... 188 dni. 222 dni. 188? Dokładnie? Równo dokładnie. No, to pięknie. Równo dokładnie. No, ale ładnie tam było przeczytane, no, wczoraj przeczytane na Wikipedii. Ładnie, no, tak. No, dobra, daj tę kółeczkę, bo... Dzisiaj przeczytałem. Czyli jeszcze mamy, patrz, nasz rezultat jeszcze... Jeszcze jest setka, jest 105 setka jeszcze. A, no widzisz. Że 16 z przodu 105 można jeszcze. Pan Włodzimierz, to na pewno... Tak, 1963 rok, 9-0. Z Norwegią, nawet strzelił gola w tamtym spotkaniu. I teraz skład trzeba wybrać. Zaganowski i Kozłowski mieli po 17 lat, a Lewy miał 20 lat. Czyli jest skład i wybieramy jeden z dwóch zespołów. Tak. No. Tak właśnie, no, tak właśnie robimy. Jeszcze nie pokazujmy. Cóż, może nie domagnie. Ja sobie muszę wszystko... Z Anglią się skompromitowaliśmy, no, ale co zrobić? Ktoś musiał i kiedyś musiał. No. Steve McLaren. Gdybym... 3... 16. No właśnie, największa... bardziej stanowczy, to jednak tego Suareza byśmy przepchnęli. Największa wpadka na angielskie piłce. Te dwie, nie? Suareza nie, i... Za, tak trochę, wiesz, trochę za daleko, że człowiek nie jest w stanie szybko tego odwinąć. No dobra, ale teraz jeszcze 55 do zdobycia. Patrzymy na to, jakie składy dzisiaj nas czekają. A tam... Hiszpania, Polska. No Polska. Faza grupowa Euro 2020. Polska. Tam był taki fast defense 1-1 lewy nad Laportem, tak? Hiszpania czy Polska? Główeczka. Polska. 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 Mamy boisko, puszczamy zegar. Szczęsny. Słucham. Szczęsny. Bednarek, Glik, Bereszyński. Bednarek, Glik, Bereszyński. Bereszyński to na pewno. Jóźwiak? Jóźwiak. Tak. Rybus? Nie. Na lewej. Puchacz. Puchacz. Tak. Na lewej, tak. Zieliński? Krychowiak? Zieliński. Kartka. Moder. Kartka. Moder. Moder. Klich. Klich. Lewandowski. Lewandowski. Świderski. Thank you. Zegar stop. Stop. No i właśnie dlatego nie ma sensu oszczędzać no czasu na skład. No dobra, 3 minuty ale do to dlatego, że trafiliście na Hiszpania na Polska. Natomiast... Nie no, wszystkie składy byśmy rozwalili natomiast... w ten a Hiszpanii? Jesteśmy znani z tego, po prostu, że rozwalamy w 15 sekund wszystkie składy w tym quizie. Panowie, zerkamy na tabelę, kończymy reprezentacyjny sezon piłkarskiej burzy mózgów. No, no. Piąte miejsce, 105 ale... punktów. Ale nie, no nawet gdybyśmy nie uległbym presji z Fabio Capello, słuchaj, nawet nie, gdybyśmy trafili jesteśmy nawet kwitę jedno za ostatnio, bo ja powiedziałem, że Messi miał najwięcej meczów w Katarze, tak, ten w mundialach. W mundialach, a ty powiedziałeś, że Mateusz. No mogło tak być, mogło tak być. Więc no słuchaj, ja tak górna półka to było, że... A za to, że czasu zostało, to nie ma żadnego, na przykład tyle, no bo nie, Grzesio by dostał, Grzesio miałby 384 punkty za czas. Tak, tak. I no Mickey właśnie, Meat. No właśnie. Tak a wygląda... kto w parze Grzegorz Kaczmarczyk, Mickey Meat był taką postacią wiodącą? No oczywiście, że Grzesiu, natomiast Mickey Meat też miał swoje momenty. A, okej. Okay. Też miał swoje momenty. Wydaje mi się, że to on wymienił kluczowego piłkarza w składzie, nie dam ręki za to, ale tak mogło być. Okej, okay, tak, okay. Więc to słuchaj, jest ich szału nie ma, wspólny wstydu nie ma, szacun. Szacun, a my patrzymy jeszcze na jedno pytanie. Chyba tej dziesiątki nie wybraliście. Dziesiątki, no. Dziesiątka. Więc tę dziesiątkę
pokazujemy, którą reprezentację zastąpiła Dania na Euro 92. To było pytanie według mnie najłatwiejsze. Tak, najłatwiejsze, bo co? No bo to znana historia. No, znana historia, a tam znana historia. Wymień skład Duńczyków z finału. Z tego? No, proszę bardzo. Bramce Schmeichel. No, proszę bardzo, a kogo pokonali? I ile? I kto zdobywał bramki? No, dajesz. Kogo pokonali w finale? No. O, najczęściej grali w finałach Euro. Z Niemcami grali, tak? Tak ci podpowiem. Z Niemcami grali? Z Niemcami grali. Okej. Okay. Dawaj skład. Nie, no nie, to już... Wiesz co, wymienił sześciu bym piłkarzy, ale który? Michael nie pojechał, bo był skłócony z Nielsenem. Pojechał Brian. Kim Wilford. Kim Wilford, napastnik, którego córeczka zmarła kilka tygodni po finale. Na pewno zdobył bramkę na 2-0. Półfinał, jeżeli dobrze pamiętam, albo jeden z meczów półfinałowych czy ćwierćfinałowych z Francją oglądał z córką w szpitalu i wrócił na ten turniej za namową córki. Chyba właśnie na półfinał i na finał. I zagrał od pierwszej minuty. Na pewno był Sive Beck, na pewno był Torben Piechnik, taki zawodnik. Fleming Paulsen, taki znany napastnik, ale czy wszyscy grali w tym wyjściowym składzie? Fleming Paulsen, ja nie wiem, czy on nie ma najwięcej goli w ogóle w reprezentacji. Niewykluczone, ale szanuję, tam parę osób byśmy trafili. Szanuję wiedzę, no. Ale nie w tym teleturnieju. Ale Jugosławia, no to było proste pytanie. To i to wiesz, jak wiesz, to od razu po jednej nutce tak i atakujesz. Ale wreszcie było coś z moich czasów. No, widzę właśnie, że się odpaliłeś tutaj tak na sam jest. Koniec. A 8-8, liczyłem, że w końcu będzie coś 8-8 Holandia z kontra Związek Radziecki. Że będzie 90 rok i tam skład Niemców wymienił tak, ciurkiem cały. Piotr Laboga, jak tutaj był, miał podobne zdanie, tak jak ty, żeby zrobić właśnie też o tych starszych czasach. Tak. Może ogarniemy. Skład Argentyny z 86 roku, no to byłoby coś. Panowie, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy też naszym widzom. Piotr Glamowski, Marcin Rosłyn. Ja również dziękuję. Komisyjnie w tym momencie zamykam laptopa. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze za tydzień będzie mała niespodzianka, także piłkarska burza mózgów, takie wydanie specjalne. Mam nadzieję, że nic nam się nie wykrzaczy przez ten tydzień. Tymczasem dziękujemy wam bardzo. Przypominamy oczywiście o łapkach w górę i subskrypcjach. No i co? Ekstraklasa zaczyna się już w ten piątek. Zapraszamy. Kciuki w górę. I uspokoimy wszystkich was, że nas w tym bonusowym quizie nie będzie. Dlatego się cieszycie. Rozumiem. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.